Po obejrzeniu tego sequela już nigdy nie spojrzę na Jokera w ten sam sposób. Oto dlaczego. Joker 2 obiecywał chaos i dramat, a dostarczył totalną nudę. Pod względem tonu to kompletny miszmasz. Szukasz tego elektryzującego szaleństwa? Zapomnij, czeka cię monotonia. A te numery muzyczne? Bez życia. Zero ciekawej choreografii, zero iskry. Pamiętacie ten genialny pierwszy film? Cóż, ten odwraca scenariusz, krytykując własnych fanów, niczym Harley Quinn rozczarowana swoim pieskiem, Arturem Fleckiem. Fabuła krąży wokół tożsamości, ale nie wnosi nic nowego. To więzienny dramat, sądowa mordęga i kiepski musical w jednym. Sceny godne ziewania powtarzają stare informacje albo nic nie wnoszą. Sceny sądowe? W zasadzie streszczenie pierwszego filmu. Zakończenie? Kontrowersyjne owszem, ale nie warte czekania. Są tu przebłyski geniuszu, jak animowany prolog, ale giną w filmie, który się ciągnie i ciągnie. Po premierze o północy większość fanów, bez względu na to, czy kochali, czy nienawidzili pierwszego filmu, wyszła z poczuciem rozczarowania. Joker 2, bardziej Joker Bull.